Wszystkie rozmowy z Bogiem. Patron to taki nasz święty opiekun, który z nieba troszczy się o nas i pomaga tak, że zanosi nasze modlitwy do Boga i sam się za nas modli, powiedziała pani na zakończenie religii w przedszkolu. Grupa Piotrka poznawała dzisiaj różnych świętych patronów, którzy opiekują się nie tylko dziećmi, ale także dorosłymi. Wyobrażacie sobie, że dorośli też potrzebują opieki? Pani opowiadała o różnych osobach, także o świętym Piotrze, który bardzo zainteresował przedszkolaka o tym samym imieniu. Wszystko fajnie, tylko ten Piotr z Biblii to z Panem Jezusem rozmawiał. Jak ja mam z nim rozmawiać, jak go nie widzę i on mi nawet nie może odpowiedzieć? Jak ja mam być taki święty jak ci wszyscy z Biblii, to ja nie wiem. Piotruś, w przeciwieństwie do innych koleżanek i kolegów, czuł się raczej zawiedzony tym, że nie urodził się w czasach Pana Jezusa. Nie wiem, co ten Pan Jezus sobie wyobrażał, gdy wrócił do nieba tak szybko, zamiast zostać na dłużej i z każdym chwilę porozmawiać. Chłopak nie krył rozczarowania. Po powrocie do domu Piotrek położył się na kanapie w dużym pokoju. Dorośli o czymś rozmawiali między sobą. Kasia od pół godziny trajkotała z koleżanką przez telefon. Z nim nikt nie rozmawiał. O Boże! Tym bardziej z Panem Jezusem nie mam jak porozmawiać, skoro własna rodzina nie ma czasu na rozmowę ze mną. Westchnął chłopak i zasnął. Nagle poczuł, że coś łaskocze go w stopę. Chciał się podrapać, ale gdy sięgnął ręką, by to zrobić, ze zdumieniem poczuł, że łaskotki pochodzą od czegoś, co w dotyku przypomina pióro. Chłopak zerwał się niemal na równe nogi i z jeszcze większym zdziwieniem zobaczył, że sprawcą łaskotania jest nie kto inny jak anioł, a właściwie jego skrzydło. Przedziwny gość siedział na kanapie, zaciekle skrobał jakąś notatkę w ogromnym zeszycie. Nie mam jak porozmawiać, skoro własna rodzina nie ma czasu na rozmowę ze mną. Anioł mówił sam do siebie, ewidentnie notując wypowiedziane słowa. Zaraz, zaraz! Dlaczego mnie przedrzeźniasz? Zawołał Piotruś, orientując się, że dokładnie takie zdanie wypowiedział chwilę wcześniej. Anioł, nie odrywając oczu od zeszytu, odpowiedział. Poczekaj chwilę, jeszcze data i godzina. O, już, zanotowałem. Anioł zamknął zeszyt i popatrzył na Piotrka, który w zasadzie nawet nie wiedział, co powiedzieć. To był chyba jakiś sen. Ja nikogo nigdy nie przedrzeźniam, Piotrze. Ja tylko notuję, na prośbę Pana Jezusa, wszystkie Twoje modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem. Powiedział anioł z miną profesjonalisty, który doskonale wypełnia swoje obowiązki. Piotrek otworzył buzię tak szeroko, że w tym momencie bez problemów zmieściłby się w niej pączek w całości. Chyba Ci się wszystko pomyliło! Ja z nikim nie rozmawiałem, a już na pewno nie z Bogiem! Krzyknął chłopak. Anielski gość nie stracił jednak dobrego humoru. Otworzył swoje notatki mniej więcej w środku i powiedział. Jak to nie? Wszystko zanotowałem. Na przykład 10 czerwca. O Boże, jak mi ciepło! Później 15 czerwca. Jezu, mamo, czemu znowu jest ogórkowa na obiad? Albo tydzień temu, w przedszkolu. Boże, jakie nudy. No patrz. Anioł odwrócił zeszyt w kierunku chłopaka. Jest tego mnóstwo. Piotruś wprawdzie nie potrafił jeszcze dobrze czytać, ale wydawało mu się, że jego rozmówca rzeczywiście ma rację. No dobrze, może i używałem imienia Pana Boga, ale bez przesady, to nie była żadna modlitwa, tym bardziej rozmowa. Obruszył się Piotruś. Tak, tak, anioł kiwał głową. Pan Jezus o tym wie, ale prosił, żeby to wszystko zapisywać, bo wiesz, Piotrusiu, on jest taki czuły i dobry, że nie chce niczego przegapić. Zawsze jest gotowy ci odpowiedzieć.
Czasem mu trochę przykro, że tak wzywasz go bez potrzeby, ale i tak zawsze z uwagą słucha i każe zapisywać. Piotrek zrobił się czerwony na buzi. Nigdy nie pomyślał, że gdy wypowiada imię Boga lub Jezusa, to oni rzeczywiście słuchają. Ale wstyd. A czy masz tam zapisane coś, co nie jest takie zawstydzające dla mnie? Zapytał chłopczyk niepewnie. No jasne, może nie jest tego tak dużo znowu jak u twojej babci, bo dla niej mam zapisane tyle zeszytów, że nie mieszczą się w wielkiej szafie w niebie. Ale u ciebie też coś znajdziemy. O, popatrz, takie prawdziwe modlitwy pisze złotymi literami. Anioł zaczął czytać. Kochany Panie Jezu, będę już grzeczny, tylko poproś proszę świętego Mikołaja i powiedz mu, że naprawdę chciałbym dostać tę hulajnogę od niego. Obiecuję poprawę. A, i z góry dziękuję. To z grudnia poprzedniego roku. O jacie, tak było! I dostałem tę hulajnogę! Piotrek aż podskoczył. Czyli Pan Jezus naprawdę słucha. No jasne, powiedział anioł. Wszystkie odpowiedzi, czy to w postaci spełnionych próśb, czy pomocy, czy słów, które mówi przez innych Pan Bóg do ciebie, mam zapisane w innym zeszycie. Anioł był szczęśliwy, że może wytłumaczyć tajemnicę swojej odpowiedzialnej pracy temu młodemu człowiekowi. Mam nawet zapisane wszystkie negatywne odpowiedzi, które Pan Bóg musiał ci udzielić. Anioł wertował drugi zeszyt. O, jak na przykład wtedy, gdy poprosiłeś o potrójny czekoladowy tort na urodziny, a że byłeś wtedy chory i bolał cię brzuch, to Pan Jezus podpowiedział twojej mamie, żeby zrobiła taki tort z herbatników, pamiętasz? Piotrek uśmiechnął się na samo wspomnienie. Pamiętam, początkowo było mi przykro, ale ten tort mamy był rzeczywiście pyszny. I nie bolał mnie po nim brzuch. Piotrek zaczął się śmiać sam do siebie. Ale, kolego, tutaj mam twoją najpiękniejszą rozmowę, którą najbardziej zapamiętał Pan Jezus. Anioł pokazał Piotrkowi stronę zapisaną wielkimi, ozdobnymi, złotymi literami, które odczytał na głos. Panie Jezu, chciałem Cię tylko podziękować za moją mamę i tatę. Nie wszystkie dzieci mają rodziców, a ja mam najlepszych na świecie. Bardzo ich kocham. I Ciebie też, Panie Jezu. Amen. Anioł spojrzał na poważnego Piotrka i bez patrzenia do zeszytu z boskimi odpowiedziami zaczął mówić z pamięci. A Pan Jezus odpowiedział ci: Ty też jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Piotruś dokończył myśl anioła. Pamiętam to zdanie. Wydawało mi się, że słyszę je w swoim sercu, ale później wydawało mi się, że to niemożliwe. Możliwe, mówił anioł. Czasami Pan Jezus posyła nam dobre myśli w odpowiedzi. Z twoją babcią rozmawia tak codziennie. Anioł był wyraźnie pod wrażeniem babci Piotrka. Piotruś znowu się położył. Musiał to wszystko przemyśleć. Zawsze wydawało mu się, że modlitwa jest tylko wtedy, kiedy się klęczy i mówi te wszystkie trudne formułki modlitw. A tu takie zaskoczenie. Jednak Pan Jezus rozmawia z ludźmi teraz prawie tak samo, jak za czasów świętego Piotra. Musiał to wszystko dobrze przemyśleć, żeby pamiętać o gryzieniu się w język, kiedy będzie miał ochotę mówić o Bogu bez potrzeby. W końcu, gdyby robił tak mamie albo tacie, to pewnie by z nim nie wytrzymali. Za to czuł, że chce częściej mówić do Boga swoimi słowami, tak po prostu. Piotruś pogrążył się w myślach. Nagle poczuł znajome łaskotanie w stopę. Już chciał zapytać swojego nowego znajomego o to, jak jeszcze można posłuchać odpowiedzi Boga, ale gdy się odwrócił, zobaczył, że jego stopy zamiast pióra dotykał delikatny listek paproci stojącej koło kanapy.